Witam wszystkich. Mamy połowę maja, tydzień 19, a jesteśmy w tunelu, gdzie mamy całą naszą kolekcję Geum. Mam nadzieję, że pamiętacie mój film z roku poprzedniego. Jeżeli nie, to proszę kliknijcie na link poniżej. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić dwie nowe odmiany, które będą nowościami na 2023 rok. Te dwie nowe odmiany to Grande Rosso i Massimo Giallo. Massimo Giallo to piękna, unikatowa odmiana o intensywnie żółtych kwiatach, bardziej w kolorze kanarkowym powiedzmy, a również pięknie kontrastujący czerwone działki kielicha. Sama roślina idealnie nadaje się do 3-litrowych doniczek, kwitnienie jest średnio wczesne, a na pewno jest późniejsze niż nasza odmiana Nona, którą mam tu jako porównanie. Możecie Państwo zobaczyć, Nona już jest właściwie przekwitnięta. Massimo Giallo wciąż jest w dobrej kondycji. Bardzo ładne liście, podobne wzrostem, pasujące do siebie. Grande Rosso to nasza odpowiedź na inną odmianę, która na rynku już istnieje. To Tempest Scarlet. Grande Rosso to odmiana o troszkę większych kwiatach, intensywniejszym czerwonym kolorze i bardziej kompaktowym pokroju. Mimo że jest bardziej kompaktowa, to wciąż należy do troszkę innej grupy geum z dłuższymi łodygami, a wiąże się to tak naprawdę z jej genetyki. Można powiedzieć, że jest bardziej w typie geum chilijskiego. Dłuższe łodygi, większe kwiaty, troszkę większa roślina. Na koniec krótkie przypomnienie. Geum to grupa, którą sadzimy od tygodnia 28 do 32 do doniczek 2 i 3 litrowych. Możemy je uprawiać na zewnątrz albo też w nieogrzewanym tunelu, gdzie możemy uzyskać kwitnienie szybciej, o około 4 tygodnie niż tych roślin, które są uprawiane na zewnątrz. Czyli tak naprawdę pierwsze kwiaty z tunelu możemy uzyskać w tygodniu 17. Zimą warto zwrócić, szczególnie jeżeli uprawiamy na zewnątrz, warto zwrócić uwagę na to, aby chronić liście przed wiatrem i przed wysuszeniem. Dziękuję za uwagę.